Pod dachem Akademii prowadzone są dyskusje na tematy najważniejsze dla kraju i świata. Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę fundamentalnym tematem stało się szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Słowo bezpieczeństwo było odmieniane przez wszystkie przypadki podczas szczytu NATO w Waszyngtonie, a tematy o bezpieczeństwie zrodziły się tuż po zamachu na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i właśnie o bezpieczeństwie. Będzie pierwszy odcinek pod dachem Akademii. Państwa i moim gościem jest profesor Paulina Polkom. Dzień dobry. Dzień dobry, ekspert do spraw bezpieczeństwa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Pani profesor, 150 metrów dla snajpera niedużo, dla Secret Service okazało się trochę za dużo, no bo jednak to, że znalazł się strzelec, mniej więcej w takiej odległości od mównicy, na której stał Donald Trump, to zaniedbanie? No Wszystko na to wskazuje, ponieważ rzeczywiście te sto kilkadziesiąt metrów, które miał, no to dla, dla, dla w ogóle dla snajpera, dla strzelca wyborowego to jest żaden problem, ale, ale to był amator z. Bez absolutnie żadnych celowników optycznych, bez żadnego wsparcia i wydaje się, że no bez, bez żadnego problemu wszedł na dach budynku, który powinien być jako pierwszy tak naprawdę sprawdzony w takiej sytuacji, bo no, spotkanie było na wolnym powietrzu, gdzieś tam była wzniesiona trybuna, no, tych zabudowań, tych takich różnych budynków było mało i pierwsze co, no, to się właśnie sprawdza te obiekty, czy na nich bądź w nich nie, nie kryje się jakieś zagrożenie. Tu być może pewnym wytłumaczeniem jest to, że tych służb było tam tak dużo, bo wiemy, że Trump ma zarówno ochronę przysługującą mu z bycia byłym prezydentem, ma zarówno tą ochronę taką prywatną, czy zapewnianą przez partię, bo, bo też, też gdzieś tam y, ten element bezpieczeństwa się pojawia, no były służby zarówno pewnie stanowe, jak i lokalne i być może któraś z formacji czy instytucji odpowiedziających za sprawdzenie tego uznała, że to jest reprezentant na przykład drugiej z formacji, który tam się znajduje. No oczywiście powinni mieć komunikację powinni to ustalić, więc to nie jest żadne wytłumaczenie... Yy postępowania no niemniej być może taka była właśnie przyczyna że Zwłaszcza, że wiemy, że ten człowiek był widziany wcześniej, zarówno przez uczestników tego spotkania, jak i że było to zgłaszane funkcjonariuszom, którzy gdzieś tam w terenie patrolowali to miejsce spotkania, więc no, no, była szansa, duża szansa, żeby temu zapobiec. Czyli właśnie jednym z, y, słowem można powiedzieć, że dało się tego uniknąć. W związku z tym, czy może to być powód do tego, by służby w Polsce, w Europie rozpoczęły dyskusję na temat bezpieczeństwa takich osób, jak te najważniejsze osoby w państwie? No to jest zawsze wyzwanie. No myśmy w Europie mieli niedawno przecież zamach na, pre, na premiera Fico. Yy, mieliśmy też różne inne sytuacje zagrożeń w miejscach publicznych. Yy, no gdzieś tam te błędy, błędy się pojawiają, gdzieś te błędy wychodzą. Yy, dobrze jest, kiedy się z nich wyciąga lekcje. No, czyli jak już coś się zdarzyło w Stanach, no to szukamy przyczyn, dlaczego tak się stało i eliminujemy, czy dokładamy kolejny etap, do, element procedury do naszych postępowań. No, w przypadku premiera Ficon to sytuacja była w ogóle o tyle kuriozalna, że tam w zasadzie nie było tego podstawowego ruchu, który akurat ochrona Trumpa wykonała, czyli zasłonięcia. Oświ, no właśnie, osoby jest ochraniane i tak. Ciekawe pytanie, jak, jak, czy można w ogóle porównać to, jak zachowały się y, służby w Europie i w Stanach Zjednoczonych? To była no, troszkę inna sytuacja. Service, prawda? Faktycznie, można mówić, były błędy. Tak? Y, przez to, że na dachu znalazł się strzelec, ale później zachowanie agentów było wzorowe? Jak najbardziej tak. No, zrobili kordon wokół prezydenta, on się pochylił. Zresztą też bardzo ciekawa sytuacja. Nie wiem, jak by się w Polsce zachowało społeczeństwo. Pewnie Państwo to zauważyliście, że w momencie, kiedy padły strzały, wszyscy naturalnie się położyli, tak, czy przykucnęli, no, opuścili się na ten niższy poziom, jako schodząc z linii strzału. No jest to takie klasyczne zachowanie, których uczymy: jak coś się dzieje, to nie stawaj, nie rozglądaj się i nie szukaj, z której strony leci, tylko raczej przede wszystkim się ukryj, a dopiero później próbuj patrzeć, co się dzieje. Więc to oczywiście sam prezydent również, no pewnie może trochę siłą tego uderzenia, czy, czy bardziej, no, wystraszony tym, co się stało, ale Secret Service od razu zrobiło wokół niego otoczyło go pierścieniem, no zakryli go profesjonalnie. No to część ekspertów zwraca uwagę, że nie mieli takiej tej słynnej walizki, którą się zasłania w takich sytuacjach głowę vip a przede wszystkim, tak, walizki balistycznej. No ale był on, był on chroniony, tak, zwłaszcza, że wiemy, że strzałów padło więcej, no i ofiary, ofiary na tym wiecu były. Teraz pytania dotyczące drugiego tematu, czyli szczyt NATO. Nie brak głosów, że ze względu na sytuację polityczną to był najważniejszy szczyt na to od dekad. Czy pani profesor też tak uważa? To był ważny szczyt. To miał być najważniejszy szczyt nie do końca. Znaczy, pamiętajmy o jednym. Szczyty NATO, które odbywają się w latach wyborczych w Stanach Zjednoczonych, a taki szczyt miał też kiedyś Obama, dzisiaj taki szczyt, organiz... czy kilka dni temu taki szczyt organizował Joe Biden. No, one zawsze przede wszystkim mają pokazywać tą rolę amerykańskiej takiej znaczenia w zapewnianiu bezpieczeństwa. Natomiast to był szczyt, na którym wiele ważnych rzeczy się dokonało. No, przede wszystkim NATO powtórzyło tym samym głosem, co powiedziało wcześniej, że Rosja jest istotnym, największym, czy jednym z głównych, Głównych zagrożeń dla bezpiecznego, wolnego świata. To nie było się takie oczywiste 5 czy 6 lat temu i to oświadczenie, które ma deklaratywne czy polityczne, jest bardzo ważne chociażby dla takich krajów jak Polska, bo po takim oświadczeniu no, trudno potem nie odwołać na przykład gwarancję bezpieczeństwa czy tłumaczyć, że, że artykuł 5 traktatu nie działa. Po drugie potwierdzono i podano konkretne liczby, to dotyczy zarówno kwot, jak i sprzętu pomocy Ukrainie. To wiemy, że po tym takim długim okresie, no trochę przerwy w tych dostawach zarówno broni, jak i amunicji, było bardzo ważne dla Ukrainy, no bo ta deklaracja, która jest nie tylko deklaracją amerykańską, ale i całego sojuszu, bo przecież ef -y to będą akurat z europejskiej części, a nie z z amerykańskiej, te, które są w tej chwili w przekazaniu, czy będą za chwilę. Jest to ważna deklaracja, bo Ukraina tego potrzebuje. Tak samo jak potrzebuje patriotów, a więc tych systemów, tych systemów obrony przeciwpowietrznej, przeciwlotniczej. I to jest, to jest ważne, bo na to podtrzymało ten kierunek dalszego wspierania Ukrainy. Oczywiście dyskutujemy o pewnych szczegółach, tak? dyskutujemy o tym, gdzie rozmieszczać pewne systemy, które by reagowały na przykład na rakiety lecące z Ukrainy, przez Ukrainę, tak, z Rosji. Y... W stronę państw natowskich, w tym Polski, czy to mają być Niemcy, czy jak Polacy? I tu pojawia chcieli, się w, tak, w ogóle nowy element w tej dyskusji, którego nie było wcześniej, to znaczy zestrzeliwanie rakiet, które lecą nad Ukrainą już z terytorium Polski. To by było chyba przekroczenie kolejnej czerwonej linii w tej no, wojnie. No tutaj się toczy duża dyskusja, tak? bo to zależy, jakie rakiety chodzi. Jeżeli my wie, wiemy, że ta rakieta wejdzie za, jaką, za jakąś chwilę w naszą, czy w litewską, czy w jakąkolwiek inną natowską przestrzeń powietrzną, no to yy, obrona przed takim, yy, przed takim zdarzeniem jest jak najbardziej jak najbardziej właściwa. No wszystkie systemy, zwłaszcza średniego i dalekiego zasięgu, działają tak, że zestrzelibują zagrożenie nie w momencie, kiedy ono się znajdzie bezpośrednio już nad krajem, który ma uderzyć, bo to już jest dla nich za późno, tylko znacznie, znacznie wcześniej. No przypominam tą dyskusję sprzed kilkunastu lat o tarczy w Radzikowie, innej tarczy niż dzisiaj, prawda, która przede wszystkim była, była wymierzona w te rakiety z Iranu z dalekiego zasięgu z punktu widzenia Ameryki oczywiście i no, ta dyskusja się zaczęła na, ze strzelą nad Polską i tu spadnie, prawda, więc no, tak te systemy działają, natomiast no, na wszystko przyjdzie czas myśmy zrobili ogromny postęp przez ostatnie kilka lat, mamy wojska amerykańskie mamy stałe bazy, dyskutujemy w tej chwili o dużym ośrodku szkoleniowym przede wszystkim dla Ukrainy, ale wiemy, że to tak naprawdę będzie ośrodek na Toski, który będzie wykorzystywał dla całej tej części Europy te możliwości szkoleniowe. Powoli przesuwamy pewne rzeczy z Niemiec do Polski, bo mimo, że myśmy do, na to weszli 25 lat temu, Ee, już świętowaliśmy w tym roku zresztą rocznicę, to tak naprawdę ta infrastruktura i to nie tylko same bazy i obecność fizyczna żołnierzy, na czym się skupiamy y, najwięcej, ale chociażby systemy zaopatrzenia paliwowego. No, świetnie, że mamy f -y 16, świetnie, że mogą nam tu przylecieć pomóc, gdyby było zagrożenie, ale można coś zatankować, prawda? I jeżeli teraz my jesteśmy wciąż nie wpięci w ten europejski y, y, system y, dostaw. Y, y, Paliwa, tak, dla, yy, dla sprzętu, no to za, za, nie tylko dla samolotów, ale też oczywiście dla czołgów, dla całego wyposażenia, no to tak naprawdę mamy bardzo drogie zabawki, do których yy, nie włożyliśmy baterii za 5 zł. Więc to są, to są rzeczy, o których teraz bardzo poważnie mówimy. W tym włączaniu w te natowskie systemy supply e dzieje się bardzo dużo i mam nadzieję, że to, że to się praktycznie zrealizuje jak najszybciej, bo to jest niezmiernie istotne. Dyskutujemy, no, więc niektóre rozwiązania są bliższe, niektóre są dalsze. Tak? No. Skrajnym przypadkiem jest oczywiście atom w Polsce, broń, broń broń atomowa w Polsce. Ukraina na pewno czekała na rozwiązanie, a właściwie na zaproszenie do struktury na to tego nie było. I mam takie pytanie, czy dla tej wojny i dla Ukrainy ważniejsza jest ta deklaracja, która padła, czyli 40 miliardów euro rocznie każdego roku przez następne lata, które faktycznie mogą doprowadzić do końca tej wojny. No czy takie zaproszenie do NATO, a wiadomo, że w tym przypadku zaproszenie niewiele daje, bo kraj, który uczestniczy w wojnie nie może przystąpić do sojuszu. No więc dokładnie jest tak, jak, tak jak w zasadzie pan odpowiedział w tym pytaniu na swoim pytaniem na swoje pytanie. Oczywiście zaproszenie byłoby ważnym gestem politycznym, ale nie miałoby praktycznego znaczenia, bo ten proces wejścia trwałby tak długo. Przede wszystkim musiałoby się zakończyć właśnie wszelkie działania wojenne. Też musiałaby być rozwiązana, co jest o wiele trudniejsze od zakończenia działań wojennych, kwestia tych terytoriów spornych, no bo przecież my nie wiemy, na jakim etapie się zakończy, zakończą działania wojenne. Co będzie z Krymem, co będzie z Donieckiem, z Ługańskim, z okręgiem Donieckim-Ługańskim. Jeżeli Ukraina uzna, że to są dalej jej terytoria, które są pod obcą okupacją, no to w tym momencie nie ma takiej możliwości, znowu, kraju, który ma tak, takie problemy z terytorium własnym, z granicami, z jego kontrolą. Również takie państwo nie może być członkiem NATO, więc no, to byłby proces na kilka, kilkanaście lat. Oczywiście ważny, oczywiście potrzebny, ale to nie jest tak, że za dwa czy trzy dni, czy za pół roku, no, ukraińskie siły zaczęłyby walczyć z Rosją w, w Ukrainie, więc z pragmatycznego punktu widzenia, ta zadeklarowana pomoc, która jest pomocą systemową i właśnie zapisaną regularnie, tak, czyli rozłożoną na lata, a więc nie uzależniamy tego, za trzy miesiące damy to, a potem podyskutujemy, co damy za kolejne trzy miesiące, jest z punktu widzenia Ukrainy bardzo potrzebna, bo pozwala im planować. Dzisiaj tego nie mamy, ale będziemy to mieli za pół roku. Więc na przykład, Wykorzystujemy ten czas na szkolenie, wykorzystujemy ten czas na no, chociażby tą mobilizację, przygotowanie tych rezerw. Bo to nie o to tylko chodzi, żeby tych młodych chłopaków czy trochę starszych do wojska wezwać, ale żeby ich jeszcze coś wyposażyć i nauczyć tego używać, bo nie szukamy mięsa armatniego, czy Ukraina nie szuka mięsa armatniego, to nie Rosja tylko szuka jednak ludzi, którzy będą prowadzili te działania wiedząc, że mają czym je realizować i że mają dowództwo, które wie do czego dąży i że mają wszelkie środki i wsparcie, które są im potrzebne. I profesor i na koniec pytanie też o to, tylko taki wątek bardziej polski. Czy mamy prawo wymagać od wszystkich sojuszników nieco więcej ze względu na to, że no to my jesteśmy w tym miejscu na wschodniej flance i graniczymy z Rosją? Znaczy każdy, każdy sojusz, każda instytucja międzynarodowa jest sumą gry interesów państw narodowych, czyli ich koalicji, takich mniejszych. I my, uważam, że nie tylko my jako my, ale przede wszystkim wspólnie z krajami bałtyckimi hmm, powinniśmy silnie lobbować za tym, żeby jednak NATO skupiło się na obronie tej wschodniej flanki. W jak największym stopniu, zawsze to będzie za mało, bo jak kiedyś mówiliśmy tylko o obecności wojsk, dzisiaj mówimy już o pewnych systemach, instalacjach, tak, za chwilę będziemy pewnie mieli kolejne oczekiwania. Więc uważam, że to jest jak najbardziej słuszne, że lobbujemy za tym. No przecież zagrożenie jest realne, jest obiektywne, jest namacalne, widoczne. I w Europie, no nie ma, oczywiście są rejony konfliktów, cały czas Bałkany gdzieś tam są problemem, no, no mamy takie te różne sytuacje. Niemniej, no nie ma drugiego tak poważnego zagrożenia dla NATO w Europie, jakim jest w tej chwili Rosja i jej ekspansywna, agresywna polityka. Więc tak, jak najbardziej tak, mamy prawo tego oczekiwać, ale to wszystko jest sumą gry interesów, czyli e, musimy zdobyć przychylność, no przede wszystkim największych krajów których interes, to też muszą widzieć interes w tym, żeby ta wschodnia flanka była broniona tak jak należy. Czyli niech rosną nasze oczekiwania, niech będą realizowane, ale przede wszystkim niech będzie bezpiecznie. I tak skończymy ten dzisiejszy odcinek. Państwu dziękuję za uwagę. Państwa i moim gościem była profesor Paulina Polko, ekspert do spraw bezpieczeństwa Akademii WSB. I z tego miejsca zapraszam na kolejny odcinek pod dachem Akademii. Dziękuję.